Piotr Haładaj, witam Państwa w programie Debata Tygodnia, a moimi gośćmi są dzisiaj pan poseł Tomasz Głogowski, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie redaktorze. Oraz pan poseł Roman Fritz, Klub Poselski Konfederacja. Dzień dobry, szczęść Boże. Panowie, zaczniemy od tematu gorącego, mianowicie protestów rolników, które są w Polsce, które są w Europie. Czy te protesty będą się zaostrzać? I jak to wpływa na kondycję Unii Europejskiej, kondycję poszczególnych państw członkowskich? Panie redaktorze, te protesty na pewno jeszcze będą trwały i będą eskalować, dlatego że już teraz rolnicy zapowiedzieli kolejny duży protest w Warszawie 6 marca. Taki zlot gwiaździsty, jak gdyby proponują rolnikom z całego kraju, aby przyjechać do Warszawy i protestować w ten sposób. Rzeczywiście te protesty, które się zaczęły kilka tygodni temu w krajach zachodniej Europy, głównie w Niemczech i we Francji, ale rozlały się praktycznie na całą Unię Europejską, bo i Portugalia, i Grecja, i Czechy, Słowacja, Węgry, wiele, wiele krajów protestuje przeciwko przede wszystkim Zielonemu Ładowi, czyli temu absurdalnej polityce klimatycznej i energetycznej unijnej, jak również przeciwko nieuczciwej konkurencyjności produktów rolnych z Ukrainy. Polscy rolnicy praktycznie nie są w stanie konkurować z Ukrainą, a to dlatego, z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że ukraińskie rolnictwo nie musi spełniać tych drastycznych, sanitarnych i higienicznych norm jakościowych, które musimy spełniać my i inne kraje Unii Europejskiej. Na Ukrainie są znacznie żyźniejsze gleby, jak wiemy, czarnoziemy oraz struktura własnościowa i wielkościowa tamtejszych gospodarstw. Trudno mówić o produktach rolnych ukraińskich, ponieważ własność nie należy do Ukraińców, tych ziem. Możemy mówić co najwyżej o produktach rolnych z Ukrainy. Tam są, proszę Państwa, giganty światowe, latyfundia. Tam jest wielkość tych największych gospodarstw rzędu 300 kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Takie koncerny typu Kernel na przykład. Zachodni kapitał, również z Luksemburga. Umoczeni w tym są oligarchowie ukraińscy pochodzenia żydowskiego najczęściej. Polski rolnik to jest kwestia kilkudziesięciu hektarów, jak wiemy dobrze, więc efekt skali, obniżenie kosztów ukraińskich jest tutaj oczywiste. Pan poseł Głogowski, bo również interesuje mnie, jak państwo ze strony koalicji rządzącej do tego podchodzicie. No, ten protest rolników jest najlepszym audytem polityki rolnej Prawa i Sprawiedliwości, także dowodem na bezradność i nieobecność komisarza do spraw rolnictwa Unii Europejskiej Janusza Wojciechowskiego, którego teraz Jarosław Kaczyński próbuje udawać, że to nie on go mianował, nie on go wyznaczył, nie on go wskazał jako tego, który ma za politykę rolną odpowiadać. Kiedy w połowie roku 2022 my, Donald Tusk także mówili, że uważajcie z tą otwieraniem granicy na produkty rolne ukraińskie, one przecież nie będą się tylko przejeżdżać przez Polskę, będą się zatrzymywać, że to była wielka, wielka awantura, że jak to nie chcemy Ukrainie pomagać. Trzeba pomagać, ale mądrze i trzeba też mądrze otwierać rynek, zwłaszcza na produkty, które nie podlegają żadnej kontroli jakości. Ja myślę, że po wczorajszych także rzeczowych rozmowach nieudawanych, kiedy premier Donald Tusk rozmawiał z rolnikami, nie obiecywał gruszek na wierzbie, mówił, co jest w stanie zrobić, w jakim kierunku będziemy szli. Te rozmowy będą kontynuowane. Oczywiście są dwa obszary, z których rolnicy krytykują, zwłaszcza otwarcie rynku, takie totalnie nieprzygotowane, niekontrolowane na produkty ukraińskie. Ukraina oczywiście była i jest producentem zboża, które jest eksportowane, było eksportowane do większości krajów afrykańskich czy azjatyckich i trzeba jak najbardziej, należało stworzyć kanały, żeby ten eksport mógł być kontynuowany, bo to jest potrzebne i Ukrainie, także tym krajom, żeby tam głodu nie było. Ale nie należało w sposób niekontrolowany otwierać granic. I jeszcze przypomnę taką katastrofalną wypowiedź ministra Kowalczyka, byłego ministra rolnictwa, kiedy półtora roku temu ceny zboża, skupu zboża były całkiem niezłe. To minister mówił rolnikom, nie kupujcie, bo będzie droższe. No i rolnicy posłuchali tych słów, ceny gwałtownie spadły i wszyscy musieliśmy wydać w zeszłym roku z budżetu państwa 8 miliardów na rekompensatę dla rolników przez jedną głupią, niefortunną wypowiedź nieudolnego ministra rolnictwa. Diagnoza postawiona, ale czy jest jakaś recepta na to?
No, trzeba twardo żądać od partnerów Unii Europejskiej i zarówno skorygowania niektórych założeń Zielonego Ładu, bo też nie można go odrzucać w całości, nie udawać, że nie są potrzebne działania w kierunku ochrony klimatu, i także żądań co do przede wszystkim zmiany sytuacji dotyczącej otwarcia, pełnego otwarcia rynku produktów rolnych z Ukrainy. I jestem przekonany, że te żądania skutecznie premier Donald Tusk partnerom europejskim przeprowadzi w najbliższych tygodniach, znajdzie on zrozumienie dla naszych postulatów. Pan poseł Fritz chciał dopowiedzieć. Tak, ja muszę sprostować oczywiście dwie kwestie. Pierwsza rzecz, że ochrona klimatu, no panie pośle, bądźmy trochę poważni. Człowiek nie ma żadnego wpływu na to, jak kształtuje się nasz klimat. Najlepszy dowód na to, że najcieplej na Ziemi było w czasie kredy, kiedy nie było ludzi. Ale wracając do tych rozmów, rozmowy u premiera Donalda Tuska wcale nie przebiegały tak miło i przyjemnie. Sito dopuszczenia do pana Tuska przedstawicieli rolników było bardzo nietypowe i z tego, co do mnie dotarły informacje, na przykład wpuszczano po 6 przedstawicieli zaakceptowanych związkowców rolniczych, natomiast po 1 tylko przedstawicielu rolników, którzy po prostu protestowali. Taki przykład, Gabriel Janowski, no postać, ikona, można powiedzieć, ruchu rolniczego po 89 roku, długoletni przywódca Solidarności Rolników Indywidualnych, nie został w ogóle wpuszczony na rozmowę i zamknięty w jakimś pokoiku na dole w kancelarii prezesa Rady Ministrów. No proszę państwa, no, czy w ten sposób chcemy rozmawiać z rolnikami o poprawie ich bytu? Przypomnijmy, były poseł. Oczywiście. Minister zachowywał się w sposób nieraz dziwny na korytarzach w ostatnich latach, ale no, ale to chyba nie jest argument, problemy. Tutaj co do tego zachowywania, to też są różne punkty widzenia. On utrzymuje, że został poddany terapii, w której podano mu pewne środki, tak. Więc jest to postać kontrowersyjna i te zachowania również chyba nie zostały do końca wyjaśnione. Panowie, ale bez wątpienia ta kwestia rolników, kwestia zboża czy innych produktów rolnych z Ukrainy ma także wpływ na polską politykę zagraniczną względem Ukrainy. Jak powinniśmy... Bo przecież jesteśmy świadomi, że dochodziło do różnych incydentów przy granicy, do różnych incydentów z udziałem Ukraińców. Również stanowisko prezydenta Ukrainy od pewnego czasu jest dosyć buńczuczne względem naszego kraju. Jak rząd, polski rząd i także prezydent powinni prowadzić politykę zagraniczną względem tego państwa obecnie? Ukraina jawi się nam jako kraj od wielu lat, nie tylko od powstania, od 2 lat, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę, jako kraj specjalnej troski. My zawsze jako Polska, jako polski rząd przedstawialiśmy ten kraj, który trzeba wspierać, któremu trzeba umożliwić wejście do struktur natowskich, nawet do unijnych itd., itd. Po czym się okazało, że Rosja potraktowała te starania jako casus belli i pretekst do zaatakowania Ukrainy 2 lata temu. Wszystko robimy dla Ukrainy, poświęcamy się nieprawdopodobnie, setki miliardów złotych już poszły na wspieranie wojny, która w zasadzie nie ma sensu. Nikt nie mówi w tej chwili o pokoju, wszyscy nawołują do tego, żeby wręcz wzmocnić ten konflikt wojskami z innych krajów, w tym z Polski, jak powiedział niedawno premier Słowacji Robert Fico i potwierdził to premier Grecji. W związku z czym musimy uczynić wszystko, moim zdaniem, aby nie doszło do eskalacji wojny, żeby tą wojnę czym prędzej zakończyć. To jest pierwszy jak gdyby warunek normalizacji w ogóle stosunków z Ukrainą. Kraju, który jest przeżarty korupcją, który nie ma czynnej w zasadzie administracji i panowania nad swoim terytorium. W związku z tym wspomaganie tego kraju na przykład kwotą 50 miliardów euro ze środków unijnych tylko po to, żeby dalej eskalować działania wojenne, bo to nie jest na wsparcie Ukraińców jako, powiedzmy, przeznaczona danina na wydatki socjalne czy wsparcie tamtejszych przedsiębiorstw. Nie, to jest na cele wojenne. Polska jest w ten sposób na przykład kompletnie rozbrojona. Mamy amunicji, proszę państwa, raptem na 2 dni walk.
i marne pocieszenie, że Niemcy mają jeszcze mniej, bo zdaje się na jeden dzień walk, ale Niemcy już wyciągnęli z tego wnioski i stawiają u siebie potężną fabrykę produkującą właśnie amunicję. Więc tak, Polska jest rozbrojona, Polska ma gigantyczny problem związany z technicznym zbożem i innymi produktami z Ukrainy, bo tu chodzi też o owoce miękkie, o drób, o jaja, o kukurydzę. Mamy również gigantyczny cały czas problem z transportem, z przewoźnikami ukraińskimi, którzy w zasadzie doprowadzili poprzez nieuczciwą konkurencję do upadku tej branży w Polsce. Dziś akurat mija termin zawieszenia protestu polskich przewoźników. Pamiętajmy o tym. Polski rząd zobowiązał się, Ministerstwo Infrastruktury, poprzez kontakty z partnerami unijnymi, aby ten konflikt w jakiejś formie zażegnać, umożliwić przywrócenie limitów ukraińskim przewoźnikom oraz likwidację tych tak zwanych e-kolejek ze strony ukraińskiej. Jest to bardzo skomplikowana materia i ja bym proponował najsampierw potraktować Ukrainę jako partnera nie specjalnej troski, tylko normalny kraj, z którym graniczymy. Wprowadzenie embarga na zboże techniczne i inne produkty rolne z Ukrainy ze względu na niekonkurencyjność tychże. No i w końcu normalizację stosunków na zasadzie socjalnej, czyli rewizję naszej polityki socjalnej względem Ukraińców przebywających w Polsce. Oddajmy głos panu posłowi Głogowskiemu. Jak pan do tego podchodzi? Bo z jednej strony mamy tę kwestię gospodarczą, ale z drugiej mamy kwestię militarną, kwestię bezpieczeństwa państwa. Tak, kwestia rolnicza to nie jest kwestia problemów Polski z Ukrainą, tylko problemem, że mieliśmy przez 5 lat nieudolnego komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej. To nie jest wina Ukraińców. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że od 2 lat toczy się wojna cywilizacji wschodu z zachodem. Zachód oczywiście uczestniczy w tej wojnie. Całe szczęście ta wojna jest toczona przez żołnierzy ukraińskich. Oni ponoszą ofiary, giną i zostają ranni. Zachód oczywiście wspiera Ukrainę, bo musi wspierać, dlatego żeby wojska rosyjskie nie stanęły na granicy polsko-rosyjskiej. Takich głosów jak tu przedmówcy, z którym na pewno zostaną z uznaniem odnotowane w ambasadzie rosyjskiej, jest na szczęście w Polsce bardzo, bardzo niewiele, bo nie ma co jakichś takich tworzyć obrazu, że nie wiadomo, kto jest winny, kto nie jest winny. Gdyby Ukraina nie była krajem, który jest rządzony, którym administracja działa, to nie broniłaby się 2 lata przed drugą armią świata. Oczywiście, że jest krajem przed żartem korupcją, to wszyscy o tym wiemy. I oczywiście z tą korupcją stara się walczyć i musimy dalej wspierać Ukrainę, jeżeli za chwilę sami nie chcemy iść na wojnę. I tego na szczęście wszyscy mamy świadomość. Musimy tę świadomość pobudzać także w świecie. Świetnie robi to teraz minister Sikorski. Wspaniałe wystąpienie w ONZ-cie w ostatnich dniach. Wspaniałe jego wywiady, kiedy tłumaczy także Amerykanom, tłumaczy krajom Zachodu. Bardzo dobrze, że to dociera pomału do prezydenta Francji, do różnych krajów. Wiadomo, że im dalej od Rosji, tym bardziej może być tam machnięcie ręką, ale wszyscy mamy świadomość, jeżeli nie jesteśmy przeżarci rosyjską propagandą, że po Ukrainie byłaby pewnie Mołdawia, może Gruzja, może Estonia, może potem Polska. Jeżeli jedyną drogą do zawarcia pokoju, do powstrzymania tej wojny, to jest dostarczenie Ukrainie takiej broni, która będzie w stanie zatrzymywać armię rosyjską daleko od linii frontu. To znaczy, ja bym nie marginalizował tego, co powiedział poseł Fritz, bo przeglądając różne media, nie tylko te mainstreamowe, takich głosów w ostatnich miesiącach zauważyłem, że jest coraz więcej. Ale pan poseł Głogowski wspomniał o Mołdawii. Właśnie, kwestia Naddniestrza. Czy to będzie kolejne zarzewie konfliktu? Naddniestrze geograficznie jest w takim miejscu, że nie ma bezpośredniego połączenia z Rosją. Rosja musiałaby zająć Ukrainę, żeby Naddniestrze w jakiś sposób było tym kwestią konfliktu. Ja byłem w ostatnich latach 2 razy w Mołdawii, także na moście na Dnieprze, gdzie widziałem te oddziały rosyjskie, które pilnują tam granicy. One są relatywnie nieliczne. Nie są w stanie stamtąd jakichkolwiek działań podjąć. Oczywiście jest to jakiś taki kraj, twór prywatno-bandycki, tak można powiedzieć, przez jednego człowieka zarządzany, który tam wszystko ma, wszystkie pełnią władzę i pełne zyski ekonomiczne. Bardzo prorosyjski jak najbardziej, dzięki tam jakiemuś protektoratowi rosyjskiemu istniejący, ale na szczęście geograficznie jest tak ułożony, że jest po drugiej stronie Ukrainy niż Rosja i bez oddziały rosyjskie, które są tam, są bardzo nieliczne i może to być taki punkt działania oczywiście propagandy rosyjskiej, siły rosyjskie
działają wszędzie. Przecież tego rosyjskiego pilota zabili w Ukrainie. No wiadomo, byli najęci przez Rosję Czeczeńcy. Rosja jest aktywna, stara się być aktywna w różnych miejscach, także w propagandzie, ale tutaj na szczęście myślę, że poza jakimś takim straszeniem nad Naddniestrzem nie spodziewałbym się tam jakiegoś realnego zagrożenia z tamtej strony. W tym momencie, kiedy sytuacja na Ukrainie jest taka, jaka jest, natomiast ci separatyści naddniestrzańscy nie są wcale tacy słabi, skoro rząd w Kiszyniowie przez tyle lat nie jest w stanie nic z tym zrobić. Jest bardzo słabym i biednym krajem, ale separatystom kiszyniowskim zależy na tym, żeby dalej swoje biznesy prowadzić. Mogą je prowadzić, kiedy są separatystyczną republiką, a nie częścią Rosji, bo wtedy ktoś tutaj ich biznesy od razu by przejął. I nie zawsze legalne. Tu jest kwestia, jeszcze tak wtrącę, wątek uzbrojenia, czyli ogromne magazyny broni, które tam się znajdują i to jest właśnie prawdopodobnie kwestia przetargowa teraz pomiędzy dwoma walczącymi stronami. Do tego trzeba jeszcze dołączyć tło mołdawskie, czyli aspiracje wielu sił w tego kraju na połączenie się z Rumunią. Przypomnijmy, to jest praktycznie ten sam język, to jest bardzo wspólna przeszłość jednego kraju, czyli te dążenia scalające Mołdawię i Rumunię jednak gdzieś tam się przebijają. Ale są marginalne jednak. Ale jednak są i nie trzeba tego lekceważyć. Dodatkowo, no, faktycznie, jeżeli chodzi o eskalację konfliktu, wydaje się, że ten konflikt, który byłby tylko na Ukrainie, skupiłby jakąś tam uwagę świata. I wiele sił dąży do tego, aby trochę rozprzestrzenić ten konflikt na inne kraje. I to jest pewne niebezpieczeństwo. Ja bym tego nie lekceważył. Tutaj jest kwestia przede wszystkim magazynów tego uzbrojenia, które tam jest. Panowie, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną debatę tygodnia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Bardzo jeszcze raz dziękuję.